zacznijmy, to może skończymy. Lecimy. Action. Action. Witamy Was serdecznie na ponownej sesji Q&A, kolejny odcinek. Witają Was oczywiście Maciej Kilin i Robert Mularczyk. A tematem dzisiejszego spotkania będzie Prius nowej generacji. Mój ukochany samochód. Twój ukochany samochód. Ruszyły właśnie, i ukochany samochód również operatora siwego zza kamery. Nawet użytkownika. No, niechcący mu się zdarzyło. W każdym razie. Ruszyły niedawno rezerwacje, a w tej chwili już zapisy przedsprzedażowe, właściwie jak to się nazywa? Przedsprzedaż, tak? Przedsprzedaż, ale online. Online do tej pory tylko przez internet. Ruszyła przedsprzedaż Priusa nowej generacji, to już piąta generacja. Pojawiło się w związku z tym u naszych dealerów, ale także w sieci mnóstwo pytań dotyczących tego samochodu. Co to znaczy piąta generacja? Dlaczego ta przedsprzedaż ruszyła? Czemu on tyle kosztuje? Co to za technologia? Czemu plug-in i tak dalej, i tak dalej? Czy warto się zapisywać teraz, czy nie? No i chyba w ogóle od tego zaczniemy, bo ruszyły zapisy i pojawia się dużo tego typu pytań w sieci. A może ja się nie będę zapisywał i poczekam, aż te samochody w czerwcu przyjadą do salonów i sobie wsiądę, wysiądę, dotknę, sprawdzę i dopiero zamówię. Zawsze lepiej. Natomiast porozmawiajmy o datach. Mhm. Zacznijmy od tego, że produkcja Priusa rusza właśnie teraz, w tych dniach, na początku kwietnia, bo teraz w tych dniach to nagrywamy. Pierwsze auta przyjadą do Polski pod koniec czerwca. Do polskich salonów, do Europy generalnie. Czyli za 2 miesiące. Tak, czyli za 2 miesiące. Czy warto czekać, czy warto zamawiać już teraz? No to zależy, kiedy chcesz, drogi Robercie, odebrać. Jeżeli chciałbyś wcześniej, to zawsze lepiej zamówić wcześniej. Natomiast, jak wspomniałem, zamówienia online zaczęliśmy tydzień temu. W tej chwili już 170 samochodów jest zamówionych. Na pulę, na ten rok przygotowano? A no właśnie, bo sama wartość to nigdy nie robi dużego wrażenia. Mhm. Ważne jest, jaka jest pula przeznaczona na nasz kraj i to jest około 270 samochodów, więc zostało 100. Czyli jakby dobrze policzyć, jak ktoś poczeka do czerwca, żeby sobie ten samochód dotknąć, to sobie zamówi auto na rok produkcji 2024, tak? Zobaczymy. Pewnie tak będzie, natomiast trzeba przyznać, że auto cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem opinii dziennikarzy, czy w ogóle komentatorów, którzy już mieli okazję obejrzeć to auto. Generalnie, jak wiesz, jako stary, doświadczony PR-owiec, wiesz doskonale, to się generalnie nie zdarza, ale w przypadku tego samochodu 99% wszelkich komentarzy są pozytywne lub bardzo pozytywne. Tylko 1% to są komentarze neutralne, także auto budzi bardzo, bardzo, bardzo dobre skojarzenia i mnóstwo emocji. Ja muszę przyznać, że zazwyczaj, bo wcześniej mieliśmy, o pierwszej generacji nie będę mówił, ale była druga generacja dostępna na rynku, trzecia, potem czwarta. I nawet jak my wewnętrznie w Toyocie mówiliśmy, o, czwarta generacja to jest postęp, to generalnie na zewnątrz w mediach mówiono, no taki taksówkarski samochód, ni to ładny, ni to brzydki. A tutaj, przy piątej generacji, to w ogóle jest szok. Trzeba przyznać, że auto zawsze budziło emocje, ale nie zawsze pozytywne. Tak. Teraz jest tak, że te emocje, jak Maciek wspomniał, są rzeczywiście pozytywne. My rzeczywiście też już tego auta dotykaliśmy. Maciek jest nawet bardziej doświadczony niż ja, bo pojeździł chwilę na takich wewnętrznych pokazach tym samochodem. Mieliśmy okazję pojeździć, potestować. Tak. Doskonały samochód. Jest zakochany w tym oczu, przyznam się. Jest jednym z tych 170. Dokładnie tak. Którzy zamówili i będzie to jego auto służbowe. No ale wracając do Priusa jako takiego, Maćku, to może zróbmy dzisiaj tak, że poświęćmy te Q&A pewnego rodzaju kompendium. Masz komputer, przygotowałeś slajdy, ja wiem, że przejrzałeś różne dane. Zacznijmy od początku, piąta generacja. Jak ważny jest Prius generalnie dla Toyoty światowo, bo dla Polski to tak średnio. No to zależy. Patrząc na ulicę Warszawy, ja wiem, czy tak średnio. Samochód, który prawie co druga taksówka, to Prius. Prius to jest auto, które zaczęło tą całą hybrydowość w Toyocie i na świecie, bo pamiętajmy, że to był pierwszy masowo produkowany samochód zelektryfikowany hybrydowy. Co się zaczęło dzięki Priusowi? Mniej więcej do tego czasu sprzedano na świecie 22 miliony samochodów hybrydowych. Już teraz ponad 22 miliony, tak. Tak, z czego oczywiście najwięcej w Japonii, to jest około 8,5 miliona, Stany Zjednoczone niespełna 6, Europa 4,5 miliona samochodów. Także zdecydowanie Prius rozpoczął coś bardzo, bardzo istotnego. W tej chwili w przypadku Europy, no to już 75% samochodów sprzedawanych to jest hybryda, tak jest też i w przypadku Polski. To był na pewno pierwszy samochód. Ale jak piąty samochód, piątej generacji auto będzie ważne dla Europy, dla świata? Prius sprzedawany jest na wielu rynkach, ale przede wszystkim rynek numer jeden to jest Japonia. Do tej pory prawie 6 milionów aut sprzedanych przez te od 97 roku, 26 lat już, prawie 6 milionów samochodów, z czego prawie połowa
na rynku japońskim. Mhm. Prawie 2,5 miliona to jest rynek amerykański i Europa ledwie 440 tysięcy. Mówię ledwie, bo daleko nie szukać. W roku 2022 w Europie sprzedaliśmy ponad, grubo ponad pół miliona hybryd. Mhm. W związku z tym widać, że rola Priusa tak, ważna, bo on coś zaczął, mówię o naszym rynku europejskim, natomiast z punktu widzenia wolumenu w Europie jego znaczenie jest zdecydowanie mniejsze, czego nie można powiedzieć właśnie o Stanach Zjednoczonych czy Japonii. W Stanach Zjednoczonych, jak myślisz hybryda, od razu mówisz hybryda, myślisz Prius. Nic to dziwnego, bo ponad 40% wszelkich hybryd, które tam jeżdżą, to są właśnie Priusy. W Japonii to 33%, więc 1/3, to jest sporo. No, jak powiedziałem, w Europie czy w Polsce zdecydowanie mniej. U nas mamy hybrydowe Corolle, hybrydowe CHR-y, hybrydowe Yarisy, Yarisy Crossy i tak dalej, ale tego Priusa w jeszcze Rawy, jeszcze Camry, jeszcze Highlandery, mnóstwo innych samochodów. Prius w tej chwili w sprzedaży naszej w Polsce, ale to też i w Europie, plany na rok 2023-2024 0,3% sprzedaży. W związku z tym w zasadzie można powiedzieć, że pomijalnie. Ja pamiętam taką rozmowę sprzed paru lat wewnętrznie w Toyocie, kiedy zastanawiano się w ogóle o kontynuacji po czwartej generacji samego modelu Prius, no bo trochę to wyglądało tak, że będzie się dalej kanibalizował z tymi popularnymi modelami. Kanibalizował. Znaczy tak, generalnie zastanawialiśmy się na tym, czy kontynuować sprzedaż Priusa w Europie, bo w Japonii, Stanach Zjednoczonych zdecydowanie tak. Natomiast w Europie tak, był to dylemat, bo jak powiem, rola Priusa jest coraz mniejsza. Natomiast Prius piątej generacji z nową generacją hybrydy i wersji plug-in, czyli znowu, Prius zawsze musi nieść sobie coś nowego, jakieś nowości technologiczne, jest ich tam mnóstwo, ale zacznijmy od samego napędu hybrydowego. Właśnie to, że jest to okazja, żeby mieć auto w wersji piątej generacji typu plug-in, jest to ta nowość, którą Prius ze sobą niesie do Europy. No właśnie, bo ustalmy fakty. Globalnie Prius występuje tak naprawdę z dwoma typami napędów, z klasyczną hybrydą i z hybrydą typu plug-in. W Europie będziemy mieli dostępną wersję wyłącznie hybryda plug-in. W Stany i to. Przykładowo, czy Japonia i to. No ale Japonia to takie różnica z drugiej strony może nie do końca jest interesujące. Rozumiem, że zmierzasz do tego dlaczego, tak się dzieje, że tak, nas w Europie... Chciałem, żebyśmy troszkę wytłumaczyli, bo to dlaczego? Pierwsze wrażenie jest takie, że tu znowu zmniejszyli dostępność i znowu dali nam tylko część, a nie całość. Tu jest spory dylemat mieliśmy, no bo tak, generalnie alokacje na Europie są bardzo, bardzo, bardzo małe. Powiem ci, Robert, że nasz pomysł na sprzedaż Priusa w Polsce to był większa ilość aut niż alokacja na całą Europę, na przykład na ten rok, więc widzisz, że to... No my ruszyliśmy mocno do przodu, ale nas uspokojono. Są rynki Prius ważniejsze poza Europą, tak? Tak, w związku z tym trzeba było na coś się zdecydować. Więc tak jak powiedziałem, ponieważ ten plug-in to jest pewna nowość w przypadku piątej generacji, bo zwykłą piątą generację hybrydy, nawet silnikiem 2.0 czy 1.8 możemy kupić już w przypadku Corolli, albo też Corolli Cross, a jakże. W związku z tym, żeby była ta nowość i żeby ten Prius był nośnikiem nowych technologii, no to plug-in. To jest jeden z powodów. Kolejny, no ponieważ ilość jest bardzo ograniczona, więc też musieliśmy nieco ograniczyć popyt, czego nie lubię robić, ale w sposób sztuczny trzeba było. W związku z tym znowu też plug-in, których oczywiście sprzedaje się mniej. A tutaj w przypadku hybryd typu plug-in to też jest bardzo, bardzo, bardzo istotne, ponieważ pamiętajmy, że my jednak wciąż walczymy o redukcję CO2. Tak. Prius typu plug-in emituje 11 gramów CO2. Bardzo mało. Według WLTP, podczas kiedy Prius z napędem klasyczną hybrydą jest bliżej 100 gram. Także spora różnica, więc każdy Prius sprzedany z napędem plug-in działa bardzo korzystnie dla nas, dla całej średniej emisji CO2 w Europie. Jeszcze Maciek o tym mówił, ale tylko przypomnę, że bardzo ważnym elementem było też to, żeby ten Prius znowu był takim modelem, który wyróżnia się najnowszą technologią. I ten plug-in w ramach hybrydy to jest właśnie taka wyróżniająca go technologia, bo przecież od tej hybrydowej wersji plug-in zacznie się pewnie także pojawianie tego napędu w innych później modelach. Na dzień dzisiejszy jest to Prius najnowszej piątej generacji, to właśnie z taką technologią. Kolejna hybryda typu plug-in, dokładnie taka sama jak Prius zresztą, z Priusa, pojawi się jeszcze w tym roku. A w zasadzie to w styczniu przyszłego, ale już w tym roku pewnie będzie można, na pewno będzie można takie auto rezerwować. Ale to o tym potem. Maćku, to teraz idziemy tak, od technologii do samego samochodu. Bo auto wzbudza emocje, dlatego że bardzo ładnie wygląda. Jest kilka powodów, dla których ten samochód tak wygląda, prawda? No do tej pory Prius to kojarzy nam się z kogutem taxi, tak? Raczej. Ale tak, nie tylko w Polsce, tak generalnie w Europie. W Stanach Zjednoczonych też zresztą. Jasne. To jest też wybitny samochód na taksówkę. I tutaj konstruktorzy mieli jedno
duże wyzwanie. Takie, takie naprawdę największe, żeby tym razem nie kojarzył się z taksówką. Dla taksówek mamy inne modele, wiele innych jest już produkowanych. Corolla Toyota proponuje. Przynajmniej w Europie, w Polsce jest takim wiodącym modelem z nowych taksówkowym Toyotowym. Tak, natomiast ten samochód miał przede wszystkim zacząć wreszcie budzić emocje trochę inne, super pozytywne. Auto miało być nowoczesne, zawsze było nowoczesne, tak? Budziło emocje, to już mówiliśmy, zawsze budziło emocje, tylko nie teraz miało budzić pozytywny. No i to jest auto, na które jak patrzysz, miało być sportowe, ostro narysowane i takie, no, auto, w którym możesz się zakochać od pierwszego wejrzenia. I patrząc na pierwsze reakcje, zdecydowanie tak jest. Ja uwielbiam ten samochód, przyznam, i to zawsze mnie cieszy, że jak patrzę na pierwsze szkice, które się pojawiły Prusa, pierwsze takie szkice zazwyczaj mocno odbiegają od finalnego produktu, a tu już szkic był bardzo podobny do auta, które pojawi się lada moment na drogach. Finalna wersja taka projektu, jeszcze 3D, która była używana do dalszej ewolucji prototypu Prusa, w zasadzie wygląda jak finalny Prius. To zaczęło się już od modelu CHR w 2016 roku, kiedy pokazywaliśmy szkice, wstępny model 3D i finalny produkt, który bardzo, bardzo, bardzo przypominał wstępne, nawet wstępne szkice. Także widać, że te linie ostre coraz mniej są zmieniane przez, jak to się mówi, księgowych. Teraz podsumujmy. Auto ma inne proporcje i dlatego tak ładnie wygląda. Jest niższe od poprzednika, jest szersze od poprzednika, ma większe rozstawości i krótsze zwisy. I ta całość tworzy nam taki bardzo ładny A no styl. Właśnie, zupełnie inna linia, zupełnie inna sylwetka. Poprzedni miał być przede wszystkim wygodny, przestronny dla kierowcy i pasażera. Ten ma być dynamiczny, ma być ostry. Czy ty wiesz, że ten samochód jest o 5 cm niższy od Priusa poprzedniej generacji? 5 cm to jest tyle, co różnica między, nie wiem, Yarisem a Yarisem Cross. To jest między SUV-em czy crossoverem a jego odpowiednikiem w klasycznym nadwoziu. To są takie różnice. Tutaj... Ale Maćku, ja już widzę komentarze pod spodem, pod naszym filmem, że to było przecież takie proste. Wystarczyło przesunąć ten szczyt linii dachu do tyłu i mamy już piękną sylwetkę. No, oczywiście, wszystko jest proste, jak już widzisz gotowe rozwiązanie. Natomiast cel był inny tamtego Priusa, cel jest inny tego. Miejmy nadzieję, że auto się spodoba i będzie wciąż atrakcyjnie wyglądało, nawet po wielu latach. Mówiąc o tych wymiarach, które już wspomniałem, on nie tylko się obniżył, on też się rozszerzył o 2,5 cm, także auto ma piękne proporcje, mi się ta samochód szalenie podoba. Rozstaw osi w środku o 5 cm się zwiększył, w związku z tym też i ta podłoga jest... Więcej między pierwszym a drugim rzędem siedzeń, prawda? Tak jest, więc miejsca w środku, także auto, pomimo że nie jest taksówką, mam nadzieję, że nie będzie. To nie jest samochód taksówkarski. Przekaz dzisiejszego dnia od nas jest taki... Założenie. To nie jest do końca samochód taksówkarski. Takie było założenie projektantów od designu, natomiast ja myślę, że ponieważ wszystkie cechy pozostałe Priusa, czyli jego fantastyczna niezawodność, trwałość, powoduje to, jak przyjemnie się tym autem jeździ po mieście, powoduje, że wciąż pewnie będą importowane przede wszystkim w dużych ilościach ze Stanów Zjednoczonych. Klasyczne hybrydy, plug-in na taksówkę, nie najlepszy pomysł. Oj tam plug-in. Plug-in jest bardzo fajny. Ale nie na taksówkę. Nie na taksówkę może tak. Warto powiedzieć o samym napędzie, skoro już kilkakrotnie to padło. Więc tak, po pierwsze auto będzie z silnikiem pojemności 2 litrów. Do tej pory Prius był 1,8, teraz 2 litry i tylko 2 litry. Niezależnie czy plug-in, czy nie plug-in, tylko 2 litry. I dość mocny silnik. 152 konie, sam silnik benzynowy. Przypomnę, że poprzedni 1,8 miał raptem 99, około. Tak. 99 koni. Teraz 152, do tego bardzo mocny silnik elektryczny. Tak? Jeżeli to ma być plug-in, który napędza auto samoczynnie, 163 konie, a więc nawet mocniejszy niż silnik benzynowy. Razem współpracując generują 223 konie, czyli no jakby nie patrzeć, 101 koni więcej niż poprzednik. Auto jest dużo mocniejsze, dużo szybsze, a przy okazji pali mniej. To też jest ważne i tu nie chodzi tylko o samą jazdę w trybie plug-in oczywiście, ale w trybie hybrydowym auto pali sporo mniej niż poprzedniej generacji. Mówiąc o szybkości, przyspieszenie, bo to jest ważne, dla mnie przynajmniej, auto 6,7 do setki jest naprawdę, autem się jeździ bardzo, bardzo przyjemnie. Wersje plug-in robi się po to, żeby był też odpowiedni zasięg na silniku elektrycznym, żeby auto miało odpowiednie parametry, więc zacznijmy może od aktualnej generacji Priusa plug-in. Prius miał zasięg około 40 km, tak? Czyli nie było to dużo. Tak. No, na te warunki, kiedy powstawał, wtedy było to ok. Aktualna generacja
auto zasięg ma ponad dwa razy większy, a więc 86 km to jest przy założeniu tej samej wielkości felg 17-calowej. Mhm. To też ciekawe, że koła, ich szerokość, rozmiar ma gigantyczne znaczenie na zasięg auta elektrycznego. O tym mówiliśmy przy okazji BZ4X. Prius ma dwie wersje kół, 17-calowe i 19. 17-calowa wersja 86 km zasięgu WLTP, 19-calowe felgi 72 km zasięgu, czyli widać jak mała różnica, dwa cale mniej albo więcej, a jak zmienia się zasięg. Natomiast Prius ma też bardzo jedną fajną funkcję, no bo jeżeli nie potrzebujesz korzystać z tej pełnej mocy napędu hybrydowego, możesz go przełączyć w tryb City tak zwany i wtedy auto wydłuża zasięg w trybie elektrycznym nawet do 100-110 km. No oczywiście on będzie wolniejszy, nie będzie tak szybki, przyspieszenia będą inne. Natomiast jeżeli priorytetem dla ciebie jest zasięg, a właśnie, rekuperacja. Prius. Hybrydy zawsze rekuperowały, odzyskiwały energię z hamowania. Natomiast tu też warto wspomnieć o jednej istotnej zmianie, bo mówiliśmy o tym w Q&A-ach. Do czego ta dźwignia B? W poprzednich wersjach, czyli w czwartej generacji, czy w trzeciej, mieliśmy możliwość przełączenia na B i wtedy, i ty mówiłeś, i ja kiwałem wtedy baniakiem swoim na te twoje opowieści, że B służy nam do imitacji jazdy z wykorzystaniem silnika benzynowego, czyli dostawiania oporu do hamowania silnikiem przy zjeżdżaniu z góry, tudzież na śliskiej nawierzchni. Tu nam się zmienia chyba ta charakterystyka. Tak, czyli do tej pory jeszcze raz. Dźwignia w położeniu B. Hamujemy silnikiem. Tak jest, a nie odzyskujemy energii. Nie, tak. Natomiast teraz dźwignia B. Zaczynamy cykl rekuperacji. Są trzy tryby. Jeden, drugi, trzeci. Przełączamy manetkami. Tak jest. Najsłabszy to jest 0,09G, czyli delikatnie. Potem mamy wersję 0,11 i 0,15G, czyli już taki naprawdę przy samochodach elektrycznych to nazywamy taki one pedal drive. I to jest odzysk bardzo, bardzo, bardzo duży. Czyli w tym przypadku po mieście będzie opłacało się jeździć w trybie B, jeżeli chcemy tak, korzystać. Dokładnie tak, dokładnie tak, jeżeli chcemy wydłużać zasięgi. Teraz wcześniej, w czwartej generacji nie. Miło mądrego posłuchać. Doświadczonego, po prostu jeździłem tym samochodem. Jedna podstawowa zmiana, jedna podstawowa zmiana jest dużo, ale jedna z wielu zmian. Wspomniałem o tym, że zasięg auta jest dwa razy większy, ponad dwa razy większy w porównaniu z aktualną generacją. Jak to uzyskano? No więc po pierwsze, oczywiście, żeby mieć większy zasięg, dajesz większą baterię. W poprzedniku miała ona tych kilowatogodzin ile? 8? 8,8. 8,8. Czyli niecałe 9, w tej chwili ma 13,6. Czyli więcej. O, zdecydowanie większe, więcej, o 50% więcej. No właśnie, 50% więcej. Ładunku możemy w niej zmieścić. Tak, natomiast bateria jest tej samej wielkości, nawet mniejsza, dzięki czemu powędrowała nam z bagażnika pod siedzenie pasażerów. Czyli ten bagażnik jest już taki płaski w wersji plug-in. Płaski jest nadal, ale znaczy, nie jest taki wysoki, może tak się... Tak. W związku z tym pojemność bagażnika też się powiększyła. On wciąż nie jest jakiś tam, to nie był priorytet zrobić gigantyczny bagażnik, tak? To nie jest rodzinne kombi. Natomiast bagażnik zdecydowanie urósł i można zmieścić sporo bagaży tego samochodu. Zapakowany po dach prawie, że to jest taka linia coupé. Proszę nam wierzyć, ta pokrywa się zamyka. Zamyka, no a jak inaczej? Oczywiście, że się zamyka. Natomiast zasłania skutecznie tylną szybę. Mhm. I tutaj ważna cecha, Prius już od drugiej wersji ma w standardzie kamerę, która wyświetla na lusterku obraz. Czyli cyfrowe lusterko. Cyfrowe lusterko, tak to nazywamy, dokładnie tak. Tak jest bardzo korzystna funkcja, można pakować po dach, wszystko widać z tyłu. I co dalej? Wersje wyposażenia. Maciek wspomniał, że w tej drugiej wersji, uchylę rąbka tajemnicy, mamy trzy wersje wyposażenia tego samochodu. Czym one się różnią? Po pierwsze wyposażeniowo, po drugie cenowo, po trzecie wyglądowo, bo też oczywiście samochód w każdej wersji wygląda nieco inaczej i bardzo często ludzie pytają, no czym to się różni, za co to ja płacę więcej, czy to warto, czy nie warto. Przeanalizujmy. Prius kosztuje minimalnie poniżej 200 tysięcy złotych. Dość wysoka cena, co za to dostajemy. Po pierwsze może odniosę się do Priusa poprzedniej generacji, który był dostępny rok temu, półtora roku temu prawie. No wcześniej, dawno temu skończyła się jego sprzedaż w Polsce. Taki Prius wtedy kosztował 168 tysięcy. Plug-in, o nim mówię, oczywiście, plug-in do plug-ina porównujemy, 168, teraz kosztuje 199 900, więc cena jest wyższa, ale po pierwsze dostaje 100 koni więcej,
Zupełnie inne auto. Zupełnie inne auto, ale też i mnóstwo wyposażenia. Ten Prius w wersji podstawowej Comfort wyposażony jest dużo lepiej niż samochód najlepiej wyposażony poprzedniej generacji. Warto zwrócić uwagę na kilka elementów, które już są w standardzie, więc po pierwsze najnowszy system Toyota Safety Sense. Tu nie powinno dziwić, bo każda nowa Toyota posiada najnowszą generację, tak? W standardzie. W standardzie jest ekran 12,3 cala, tak. Więc naprawdę kawał telewizora. W ogóle jak popatrzymy na Priusa, jego deskę, wnętrze, on bardzo przypomina BZ4X. Ma ten sam wyświetlacz, taką samą koncepcję wyświetlacz zegarów. Który tak naprawdę spełnia funkcję head-upa, czyli head-up display'a, prawda? Dokładnie tak. Poza tym, co mamy w standardzie? No, felgi aluminiowe już są. No, jak w przypadku Priusa zawsze muszą być z plastikowym kołpakiem. To też jest ciekawe rozwiązanie, zawsze mnie to fascynuje. Wyglądają na biedę, ale to wcale nie jest bieda. Tak, bo felga pod kołpakiem jest aluminiowa, natomiast żeby poprawić opływ powietrza, bo ta wersja podstawowa jest zawsze, musi być jak najlepsze parametry pod względem z niskiego zużycia paliwa, bo tak to jest najbardziej opływowa. Mega oszczędna. Dokładnie, dlatego mniejsza felga, dlatego opływ. Jakiś taksówkarska. Felgi. Zobaczymy. Pełne lampy LED, czyli lampy bilodowe są oczywiście w standardzie, nawet podgrzewane siedzenia. Oczywiście kamery, to jest normalne, natomiast tylna kamera jest ze spryskiwaczem, to bardzo fajne. Się przydaje. Bardzo fajna rzecz. Oczywiście inteligentny kluczyk, tego typu historie. Nasza tutaj polska specyfika, każdy samochód otrzyma antykradzieżowe nakrętki. Na koła. Tak za szybko nie stały na cegłach te samochody. Tak jest. No i oczywiście każde auto jest oznakowane. To jest ten system DNA tak zwany u nas dostępny, gdzie znakujemy większość naszych samochodów po to, żeby utrudnić, zniechęcić panów złodziei do tego, żeby brali te samochody i potem rozkładali je na części, bo jesteśmy dość szybko w stanie te najważniejsze elementy auta namierzyć w ultrafiolecie. Druga wersja, środkowa, i to już jest wersja Prestige. Dopłacasz 12 tysięcy za co? Po pierwsze za fajniejsze felgi 19-calowe. Bez kołpaków. Bez kołpaków tym razem, już prawdziwe aluminiowe felgi bez kołpaków. Właśnie wspomniane lusterko cyfrowe, ale też podgrzewaną kierownicę, czyli do foteli dochodzi podgrzewana kierownica, elektryczna klapa, no i światła, które w poprzedniej wersji są biledowe, tutaj już są matrycowe, tak? Matrycowe, czyli naprawdę fajnie można używać systemu automatycznych świateł, bardzo się to przydaje w trasie. Oczywiście reflektory są z autopoziomowaniem, bo już muszą być. Tutaj dostępny też będzie pakiet z szklanym dachem otwieranym. A szklany dach? Aha, to jest ten szklany dach otwierany. Może nie otwierany, panoramiczny, źle się wyraziłem. Tak. Możemy odsunąć rolety, natomiast on będzie panoramiczny. On będzie nieruszany jako tafla, natomiast będziemy mogli go sobie odsłonić albo zasłonić. Dokładnie. Idziemy tak. Wyżej, tak? Idziemy wyżej, a konkretnie już najwyżej, bo to już jest wersja tak zwana executive. Co najwyżej, to ja Państwu opowiem o wersji executive. I ta wersja... Voilà, no i się zaczęło teraz. Wersja generalnie już trochę kosztuje, 239 tysięcy ponad, czyli prawie 240 tysięcy złotych, ale dostajemy bardzo dużo. Z tego, na co mnie Maciek uczulił, to mamy możliwość otrzymania tutaj dachu z ogniwami fotowoltaicznymi. I to jest duży zysk, dlatego że przy okazji tych ogniw możemy troszeczkę sobie naładować baterię, korzystając ze światła słonecznego. Jedni mówią, że dużo, inni, że mało. Wartość brzmi dziennie do 9 km zasięgu możemy sobie doładować z takiej baterii. No 9 niby nie dużo, bo to po bułki do sklepu i z powrotem i właściwie już nie mamy tej energii. Oj, tam dużo, nie dużo. To nie patrz dziennie. 9 km dziennie to może faktycznie nie dużo, ale w skali roku, jak to przemnoży przez 365, to jest 3000 prawie 200 km. No za darmo. No i teraz trzeba by znowu przeliczyć, ile tam by z tego prądu ładowania z gniazdka zewnętrznego, ile by to nas kosztowało. A to nie chodzi, za darmo. Nie chodzi o kosztowanie. Nie chodzi o ta sama przyjemność, że masz 3200 km rocznie, przejeżdżasz za darmo po 10 latach. 32 tysiące, dobrze liczę? Matko Boska. Bardzo dużo. Pragnę zauważyć, że auto mojej żony robi 4 tysiące rocznie, więc w zasadzie nie dla każdego to jest mało, te 9 kilometrów. No, ale nie o tym, nie o tym, I nie ma o tym. Parę innych dodatkowych Wentylowane elementów. Siedzenia, podgrzewane siedzenia tylne, wszystko, pamięć, mnóstwo fajnych bajerów, ale zdecydowanie dach to najważniejsza rzecz, która tą wersję wyróżnia, dlatego ja właśnie taką zamówię. I tylko dodam, że te wizualizacje, które oglądacie, są na
tym ładnym kolorze takim musztardowym. To jest przepiękny kolor. Maciek pewnie w tym kolorze sobie zamówił samochód. Na pewno. Nie, no skąd, no co ty. Natomiast jest jeszcze kilka innych kolorów, właśnie to chciałem powiedzieć. To bardzo atrakcyjny kolor, natomiast ja wybrałem. Jak zwykle Maciek kocha grafity szare, więc tak obstawiam, że gdzieś jesteśmy w tych obszarach u Maćka w samochodzie. Zostaw Maćka w spokoju, skup się na Priusie. Więc ponieważ powiedziałem, że też spojrzymy na to, jak to auto wygląda. W wersji komfort wygląda bardzo dobrze, natomiast to, co go wyróżnia. Grill, który jest nielakierowany. Może pokażę ten z wersji droższej. Tutaj coś się zmieniło, ale nie tylko felgi. Grill jest w lakierze typu Piano Black, tak? Czyli ten taki fajny czarny, ale wiele innych elementów jest w kolorze Piano Black. Na przykład nadkola. Felga jest bardzo ładna, też jest fajna. Zmienią się lampy, zmienią się też lampy, czym one się charakteryzują. Więc tak, po pierwsze wersja komfort, ta podstawowa, już w pełni LED-owa, ba, nawet główne reflektory typu bilet. Natomiast tutaj mamy kierunkowskaz, widać go na dole. Dołożony jako dodatkowa listwa pod spodem, prawda? Też LED-owa, natomiast w wersji Prestige i Executive, tam jest w miejsce tego kierunkowskazu, jest dodatkowe światło do jazdy dziennej, natomiast kierunkowskaz, rolę kierunkowskazu spełnia ta taka podkówka, jak tak, to nazwać? A nazwijmy tak, że ten taki kształt, który zamienia się ze światła do jazdy dziennej w światło kierunkowskazu na chwilę. Tak, wygląda to bardzo atrakcyjnie i pamiętajmy, że też reflektor główny jest typu matrycowego, także to też jest inne. No to jeszcze rzut oka na boki tego samochodu? Na boki, oczywiście widać, jak wygląda auto na felgach 17-calowych, dlatego ja proponowałbym pomimo tego krótszego zasięgu jednak felgę 19-calową, ona wygląda dużo lepiej. No i też widać myk pokazujemy i widać, być może nie, słupek B też jest w kolorze Piano Black, taki lakierowany, podczas kiedy w klasycznym, tym podstawowej wersji jest on po prostu czarny. Po prostu czarny, auto inaczej wygląda też z tyłu i tutaj oglądamy auto w wersji komfort, znowu w wersji podstawowej, pełne lampy LED-owe, natomiast... No ładnie wygląda. Oczywiście, że ładnie, przecież to bardzo ładny samochód. Natomiast wersja środkowa i najwyższa, widać różnicę. Pełna listwa przez tył. Tak? Pełna listwa świecąca, czyli to jest taki naprawdę fajny detal, który ja osobiście bardzo lubię. To jest światło pozycyjne, które świeci się na wciąż. Szkoda, że my jako kierowcy nie mamy szansy oglądać tego detalu zbyt często. Za to inni kierowcy będą mogli dosyć często oglądać, bo auto jest bardzo szybkie, jak wspominałem. A ja jeszcze na koniec, skoro mamy okazję porozmawiać o Priusie, Maciek o jednej rzeczy jeszcze nie wspomniał, a przedtem mi wspominał poza kamerą. Mamy 3 tryby jazdy. Eko, normalny i sportowy, ale pojawia się też czwarty, co też jest taką nowością, jak ta funkcja położenia B. I to zrobiona zupełnie dla mnie chyba, bo ja naprawdę nie korzystam, do tej pory nie korzystałem z tego przełącznika wyboru trybu jazdy Eco, Sport czy Normal. Używałem zazwyczaj Normal, ponieważ najbardziej mi odpowiadała. Natomiast teraz pojawia się wersja taka użytkownika, kiedy możesz sobie tak skustomizować, takie piękne polskie słowo, nawet staropolskie, ten samochód. I co można sobie ustawić? Po pierwsze reakcję silnika na gaz, tak? Bo pamiętamy, że to przede wszystkim w hybrydach jest podstawowa zmiana, czyli są 3 stopnie i można sobie w trybie custom wybrać, czy chce z opcji sport, czy normal, czy eko. Ja oczywiście wybiorę normal. Druga rzecz, którą można sobie ustawić, to jest twardość układu kierowniczego. I tu ja bym preferuję osobiście tą z wersji sport, z ustawienia sport. Jest bardziej precyzyjny i bezpośredni, prawda? Tak jest, natomiast później wszystkie funkcje klimatyzacji auta na przykład, które można sobie też zaprogramować jako eko. To jest mój wybór, oczywiście Państwo sobie wybiorą, jak będą chcieli. Natomiast dla mnie takie ułożenie jest idealne dla Priusa nowej generacji. Jeździ się według mnie wtedy najlepiej, auto jest fajnie przyspiesza, jest wystarczająco oszczędne i jeździ tak jak trzeba. Czyli co, czekamy na to, aż Priusy pojawią się w salonach. Zwłaszcza Maciek niecierpliwie czeka, bo już sobie takie auto zamówił. Ci, którzy z Was chcieliby ten samochód dotknąć, obejrzeć, mogą poczekać do czerwca, jak najbardziej, wtedy samochody pojawią się w salonach, ale po tempie składania zamówień na ten samochód versus jego dostępność na ten rok, to jeżeli ktoś myśli poważnie, żeby w tym roku wyjechać sobie Priusem najnowszym na ulicę własnym,
to chyba delikatnie podpowiadamy, że warto sobie złożyć rezerwację, czyli zamówienie wstępne już teraz. Oj, zdecydowanie tak. Mhm. Zresztą Prius to Prius, to zawsze jest auto, którym jeździ się dobrze. Szczęśliwy posiadacz. Użytkownik niestety, tylko nie posiadacz, ale kto wie. Tak, zdecydowanie tak. Jeździłem Priusami różnymi i zawsze tym autem jeździ się fajnie. Ja bardzo lubię ten samochód. Do tematu Priusa w ogóle jeszcze wrócimy przynajmniej raz, ponieważ jest mnóstwo jeszcze dodatkowych pytań, na które dzisiaj już nie było czasu, dotyczących ceny, dostępności rozwiązań takich detalicznych, technologicznych. Wrócimy do tego, nie bójcie się, bo tam jest wiele ciekawych tematów do poruszenia generalnie wokół całej piątej generacji napędów i tej technologii hybrydowej z najnowszej naszej półki. Ale nie tylko, bo tam jest mnóstwo ciekawych smaczków, o których te nawigacje, które nas prowadzą, zarządzają hybrydą. Mnóstwo właśnie, tego. Nie ma co dzisiaj. Nawigacja, która w standardzie, a po co? Tak. Której już w zasadzie teoretycznie nikt nie Wszyscy używa. Wszyscy używają tych z telefonów podłączonych. Ale ma bardzo konkretny cel, nawet dwa. Także będziemy o tym mówić przy następnej okazji. Przy następnej okazji. Także teraz wam się nisko kłaniamy, żegnamy, życzymy udanej wiosny, bo mamy nadzieję, że właśnie ona w tej chwili już do nas, do kraju wkracza w bardziej normalnych temperaturach. Do zobaczenia niebawem. Tak jest.